Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie dołączyć do społeczności patronek i patronów Radia Naukowego w serwisie Patronite. Wszystkim, którzy już mnie wspierają, bardzo dziękuję. Tajemnicze zjawisko. Dziedziczenie traumy. Oto dziecko, a nawet wnuk czy prawnuk osoby, która przeżyła traumatyczne wydarzenie, ma sam czy sama być nim psychicznie obciążona. Wszystko jest tłumaczone epigenetyką. W sieci znajdziecie o tym dużo artykułów, są nawet książki. Kłopot w tym, że dowody są wątpliwe. Radio Naukowe, odcinek 19. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Dziś mówię uczciwie, warto się skupić w czasie słuchania tego odcinka, dlatego że jest to obszar delikatny i zniuansowany. Natomiast mamy najlepszego przewodnika, badacza, który właśnie zajmuje się takim zniuansowanym obszarem badawczym, wpływu środowiska na nasze zachowanie. To jest typ psychologa bardzo mocno osadzonego w biologii, genetyce i właśnie epigenetyce. Powiem tak. Łagodny w usposobieniu, dociekliwy i surowy naukowo. Prowadzi na Facebooku fanpage'a popularyzatorskiego Mikrobiolog o genach, zachowaniu i tym, co pomiędzy. Link znajdziecie w opisie na Facebooku, serwisach streamingowych, z których słuchacie tego podcastu i oczywiście na radionaukowe.pl. Zapraszam. Radio Naukowe. Doktor habilitowany Wojciech Dragan, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy epigenetyka stała się ostatnio bardzo modna? No, wydaje się, że tak, no bo jeżeli jakieś słowo naukowe wchodzi do popkultury, no to chyba należy uznać, że tak, że epigenetyka stała się modna ostatnio. Wiele rzeczy jest epigenetyczne. To co takiego, czym takim epigenetyka jest i może przy okazji w takim razie powiedzmy od razu, czym nie jest? Epigenetyka tak bardzo ogólnie jest nauką, która się zajmuje badaniem zmian ekspresji genów, które to zmiany nie są konsekwencją zmienności na poziomie struktury DNA. Czyli epigenetyka jest po prostu badaniem zmienności tego, jak produkowane są białka. Przy czym ta zmienność nie wynika z samej budowy DNA, tylko jest ta zmienność wynika z wpływów, w dużej mierze z wpływów czynników zewnętrznych, czyli na przykład środowiskowych. Tak? To w dużej mierze wiemy z takich badań no bardzo podstawowych, że różne czynniki środowiskowe w różny sposób mogą modyfikować właśnie ekspresję, czyli ujawnianie się genów. Tak, wpływać na to, w jaki sposób produkowane są białka. Czyli ten nasz przepis, który w sobie mamy, on nie jest jednoznaczny. W zależności od tego, w jakich okolicznościach przychodzi nam żyć, nasze DNA może właśnie, nie nasze DNA, nasze geny mogą troszeczkę inaczej się zachowywać, trochę inne instrukcje wysyłać? Czy instrukcje są te same, natomiast chodzi tutaj o to, ile tego białka jest produkowane, tak? Czy jest go więcej, czy jest go mniej produkowane, tak? Czy mówi się o tak zwanym wyciszeniu genów, tak? Czyli no, takiej sytuacji, w której właśnie te zmiany epigenetyczne powodują, że jakieś białko jest nieprodukowane bądź jest produkowane w bardzo małym stopniu, tak? Czyli w bardzo małej ilości, tak? No a też możemy mówić o takim odwrotnym efekcie, tak? Czy że mamy pewne fragmenty naszego DNA, no, które są pozbawione tych znaczników epigenetycznych, tego wyciszenia i to przekłada się na przykład na większą produkcję białek. Czyli oczywiście ja tutaj się odnoszę tylko do jednego z mechanizmów epigenetycznych, takich, które modyfikują aktywność genów. Bo tych mechanizmów epigenetycznych, no tutaj jakby wyróżniono całą masę, tak? Myślę, że nie ma sensu brnąć w szczegóły, ale powiedzmy, że takie najbardziej
największe znaczenie dla tematu, o którym mamy dzisiaj rozmawiać, mają takie dwa mechanizmy. Mechanizm związany z tak zwaną metylacją DNA i mechanizm oparty na takich krótkich, niekodujących fragmentach RNA, czyli tego drugiego kwasu nukleinowego. To jeszcze dopytam, bo dla ciebie jako dla specjalisty to jest jasne, że w momencie, kiedy dochodzi do właśnie takiej zmiany i na przykład jakiegoś białka produkuje się mniej albo więcej, to już robi różnicę. Ale jakbyśmy to mogli tak przełożyć na praktykę, czy na coś w większej skali, bo co to może znaczyć dla nas właśnie, że jakieś białko jest w nas mniej produkowane, jest produkowane w mniejszej ilości albo większej, to czym to się może objawiać tak w takiej skali człowieka? No może się to przekładać, ja mogę się wypowiadać, że tak powiem, wyłącznie z perspektywy tego, czym się na co dzień zajmuję, czyli cechami psychologicznymi. Wiemy, że ta nasza psychologia jest warunkowana funkcjami, strukturą i funkcjami mózgu, no więc możemy, i to różne badania pokazują, że taka zmienność wywołana tymi czynnikami epigenetycznymi na przykład może się przekładać na konkretne procesy mózgowe, a to z kolei się przekładać na nasze zachowanie. Tutaj, jak się należy domyślać, to jest badane głównie w kontekście zaburzeń psychicznych, czyli jakaś tam zmiany epigenetyczne w genach kluczowych dla funkcji neuroprzekaźników w naszym mózgu, mogą wpływać, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, na ich poziom, tak, czy zmieniać ich poziom, a to już, tak bardzo upraszczając, może się przekładać na symptomy różnych zaburzeń psychicznych. I tutaj dochodzimy do naszego głównego tematu, czyli dziedziczenie traumy, czy też rzekome dziedziczenie traumy. Mówię tutaj niepewnie, dlatego że muszę przyznać, że jestem trochę w tej sprawie pogubiona. Jak każdy, kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat i zacznie szukać w internecie, to zarówno dostanie treści mówiące o tym, że dziedziczenie traumy to jest bzdura, ale dostanie też treści z bardzo poważnie wyglądających czasopism, nie naukowych, ale też nie takich, powiedziałabym, plotkarskich w takim znaczeniu bzdurkowatych, tylko całkiem porządnych, które właśnie mówią o tym, że dziedziczenie traumy istnieje. Tutaj głównie mówi się w polskich warunkach o kontekście Holokaustu czy Wołynia. Są też książki, są poważni autorzy, poeci, prozaicy, którzy mówią o tym, że oni doświadczyli czegoś takiego jako to drugie czy trzecie pokolenie. Trudno jest mi wierzyć, że oni, nie wiem, jakoś zmyślają. A z drugiej strony wiem, że ty jako osoba zajmująca się tą sprawą bardzo poważnie będziesz nas teraz przekonywał, że tego dziedziczenia traumy w takiej formie epigenetycznej po prostu nie ma. To o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Znaczy może nie do końca będę przekonywać, że go nie ma, tylko że nie ma wystarczających dowodów na to i że optymizm czy przypisywanie mechanizmom epigenetycznym jakiejś krytycznej roli tutaj w tak zwanym dziedziczeniu traumy jest przedwczesne. Znaczy duża część z tego, o czym mówisz, to jest konsekwencja takiego rozdmuchania do granic niemożliwości realnych wyników badań, czy ich błędnej interpretacji albo nadinterpretacji. To jest bardzo trudny obszar, tak? To znaczy, bo tutaj się splatają jakby różne dziedziny wiedzy jednocześnie i to wszystko, na to wszystko jest nałożony taki sos, bym powiedział, złożony z nauk społecznych i humanistycznych. Czyli mamy z jednej strony tą genetykę, epigenetykę, mamy psychologię, mamy psychiatrię, ale na to wszystko jeszcze jest nałożone takie rozważania właśnie natury literackiej w dużej mierze, tak czy socjologicznej. I ja się nie dziwię, że można dostać jakby, tutaj być zdezorientowanym, tak? Jaka jest rzeczywistość. Ja myślę sobie, że warto powiedzieć, że warto oddzielić takie dwie rzeczy od siebie, tak? Znaczy jedna sprawa to jest obserwowane na poziomie społecznym pewne zjawiska,
które zostały nazwane dziedziczeniem traumy. I te zjawiska jakby dotyczą całych grup społecznych. Tak? To znaczy, to nie są tylko osoby, które są potomkami osób, które przeżyły Holokaust, ale jakby ten termin dziedziczenie traumy no jest tutaj używany również w kontekście innych populacji, na przykład Indian północnoamerykańskich, aborygenów w Australii, czy wreszcie w warunkach polskich, no jakby pomyśleć o tym, co pisze Leder, no to on tam gdzieś, on wprawdzie nie używa takiego terminu, prawda, ale on gdzieś tutaj się odnosi do takiego, tak czy zgłębia takie mechanizmy dziedziczenia, no właśnie jakichś krytycznych zdarzeń, jakichś traum u potomków chłopów pańszczyźnianych w naszych warunkach. I to są jakby takie, bym powiedział, no, rozważania natury, no właśnie, literacko-socjologicznej, tak? Nie chcę tutaj jakby używać jakichś kwantyfikatorów i mówić, że to jest nieważne, tak? Czy to jakby nie w tym rzecz, bo tutaj jakby no, ci badacze dokonują, czy ci autorzy, tak? Dokonują pewnej jakby krytycznej obserwacji tego, co się dzieje w społeczeństwach, obserwacji pewnych mechanizmów, które ulegają odtworzeniu z pokolenia na pokolenie. Można by się zastanawiać, tak? No, z jakich względów te mechanizmy pewne, prawda, czy pewne aspekty funkcjonowania całych grup społecznych no, są tak trwałe, na przykład nie wiem, w przypadku potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No, tutaj można sobie zadać takie pytanie. I to jest jakby jeden obszar. A drugi obszar to jest ten obszar związany z rzeczywiście takimi badaniami nad mechanizmami epigenetycznymi i możliwością dziedziczenia tych znaczników epigenetycznych, które wywołują zmiany ekspresji genów. Czy może być tak, że jest takie zjawisko, że coś przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale ono nie musi, czy nie jest, albo nie ma na to wystarczających dowodów, być związane bezpośrednio z epigenetyką, z takim dziedziczeniem czysto biologicznym, że może być tutaj, że zjawisko zachodzi, na przykład ktoś może być poraniony w związku z tym, że jego mama, czy babcia, czy ktoś inny z rodziny przeżył Holokaust, czy Wołyń, ale nie musi być to związane, ale jest to raczej związane z tym takimi psychologicznymi oddziaływaniami, znaczy, że z tą osobą przebywał, że ona się zachowywała w konkretny sposób. Jakby rozumiem, że ty mówisz, że mamy tutaj być może do czynienia z pomyleniem przyczyn, tak? Znaczy, myślę, że jest to takie chciejstwo, bym powiedział, tak? Bardziej. To znaczy, złożone mechanizmy psychologiczne próbuje się tutaj sprowadzić do takiego prostego biologicznej rzeczy, tak? Czy to jest takie bardzo duże uproszczenie? No do czegoś, co się da uchwycić, tak? Znaczy czegoś takiego prostego, co można tutaj złapać za przysłowiową rękę, tak? I powiedzieć, a to, no to tutaj, bo dlatego, że mamy te geny zmodyfikowane. Już przeszliśmy do interpretacji, a może jesteśmy winni naszym słuchaczom i słuchaczkom przypomnienie trochę, z czego całe to zamieszanie się wzięło. Najczęściej przy okazji twierdzeń o dziedziczeniu traumy na poziomie epigenetycznym mówi się na podstawie doświadczeń na szczurach, czy też myszach, przepraszam, nie pamiętam, no ale tych nieszczęsnych gryzoniach, które spędzają swoje życie dla nauki. Czy możesz przypomnieć te główne badania i na ile właśnie tutaj dochodzi do pewnego przesadnego rozszerzenia interpretacji tej sprawy? Są badania, to no, myślę, że to słuchacze powinni wiedzieć, że są badania, które pokazują, że istnieje, i tutaj bardzo duże, bardzo jestem ostrożny, prawdopodobnie istnieje możliwość przekazywania epigenetycznych zmian wywołanych czynnikami środowiskowymi.
Tak? Jedno z takich badań, takie najczęściej przywoływane w tym kontekście, to jest takie badanie, w którym badacze warunkowali reakcję lękową samców, myszy, na zapach pewnej substancji chemicznej. Ta substancja chemiczna aktywuje specyficzny receptor węchowy. W tym badaniu okazało się, że potomkowie tych samców warunkowanych na tą substancję chemiczną wykazywały nadwrażliwość na tę samą substancję chemiczną. I co się okazało? Okazało się, że ta nadwrażliwość na tę substancję chemiczną była związana z określonym wzorcem epigenetycznym genu, który jest odpowiedzialny za produkowanie tego receptora węchowego, zarówno u tych rodziców, tak, u tych ojców szczurzych, jak i też ich dzieci i wnuków, czyli z tego pokolenia, jak to się mówi fachowo, pokolenia F2. To był taki mechanizm oparty o tak zwaną metylację DNA. Inne badania to były takie badania oparte na takim, no może już nie warunkowaniu lęku przez jakąś substancję chemiczną, ale wywoływaniu stanu chronicznego stresu, czyli coś, co by nas interesowało, tak? No i tutaj rzeczywiście jakby znowu zaobserwowano podobny efekt, tak? To znaczy mieliśmy zmiany w ekspresji pewnych genów kluczowych dla reakcji emocjonalnych w mózgach tych szczurów z pierwszego, z tego pokolenia zero i kolejnych następnych. Stwierdzono tutaj, że takim mechanizmem pośredniczącym są te, to o czym mówiłem, te krótkie niekodujące cząsteczki RNA, tak zwane mikroRNA, których jakby zwiększoną ilość stwierdzono u wyjściowych osobników, jak i też ich potomków. Stwierdzono też tą obecność w tych mikroRNA w spermie tych szczurów z pokolenia F0. Czyli można tutaj jakby próbować rysować taki mechanizm rzeczywiście dziedziczenia pewnego efektu środowiskowego. Tak? To znaczy mamy pewien czynnik środowiskowy, tutaj stres, tak, który wywołuje pewną zmianę na poziomie biologicznym u zwierząt, które doświadczają tego stanu, tak, stresu, tak, czy doświadczają tego wpływu środowiskowego. Ten mechanizm biologiczny da się zidentyfikować w spermie, tak? Czyli mamy rzeczywiście tutaj ten potencjalny przekaźnik, tak? Tego dziedziczenia. No i te same efekty stwierdza się u potomków, tak? tej linii szczurów. I stwierdza się w mózgu tych szczurów. No to w czym problem? Skąd sceptycyzm? Mamy konkrety, zmiany chemiczne, mierzalne. Problem polega na tym, że tutaj ta jest sytuacja, która jest bardzo, bym powiedział, laboratoryjna. To zapłodnienie tą spermą odbywało się w warunkach in vitro. Te szczury były od siebie izolowane. To znaczy, to jest tak, że owszem, wyniki tego badania są bardzo obiecujące, ale one dotyczą tylko szczurów, tylko samców i tylko to potomstwo jest w warunkach zapłodnienia in vitro i to się odbywa w warunkach laboratoryjnych. Nawet autorzy tej pracy, tak, która jak widać budzi pewną taką nadzieję, że rzeczywiście ten mechanizm istnieje, zalecają duży sceptycyzm i są bardzo ostrożni w interpretacji wyników tego badania. Dlaczego ja podkreślam tutaj, że to dotyczy tylko i wyłącznie samców. Dlatego, że nawet gdybyśmy chcieli badać mechanizmy dziedziczenia czynników środowiskowych poprzez te znaczniki epigenetyczne u samic, tak, czyli przez komórki jajowe, no to byłoby to bardzo trudne, wręcz niewykonalne nawet u zwierząt. Z jakiego powodu? Na bardzo prostego powodu, to znaczy pomiędzy samcami i samicami ssaków istnieje dosyć podstawowa różnica, jeżeli chodzi o produkcję komórek płciowych. U
samców, ssaków, komórki płciowe są produkowane na bieżąco, w ciągu całego życia. Natomiast u samic, ssaków, tak, no tak się nie odbywa, tak? To znaczy kobiety przychodzą, tak, czy samice przychodzą na świat jakby z gotowym zestawem komórek jajowych. Jakby chcieć badać takie efekty, to trzeba by było badać efekty u babek będących w ciąży z samicami, tak, z córkami, i badać te efekty wpływające na to, co się dzieje w obrębie środowiska prenatalnego, i potem próbować badać wnuczki. Z tym, że jest jeszcze tutaj cały szereg różnych czynników pośrednich zakłócających ten prosty przekaz, tak? To znaczy samo środowisko prenatalne, inne czynniki mogą modyfikować epigenom, porodu może modyfikować epigenom, to co się dzieje w ciągu pierwszych miesięcy życia może modyfikować epigenom. I to jest na tyle skomplikowane, że tego się po prostu tak, taki prosty sposób nie da pokazać, tak? Znaczy nie ma, współczesna nauka ma dużą trudność w zrobieniu takiej sekcji, tak? I pokazaniu takiej ścieżki, tak? Że to tutaj ten czynnik konkretnie środowiskowy byłby odpowiedzialny za taką konkretną zmianę. To wszystko wchodzi ze sobą w interakcje, a jeszcze nie rozmawiamy o czynnikach społecznych, które się na to wszystko nakładają. No to samice, ale nie wiem dlaczego nie możemy ekstrapolować, przenosić tych wyników badań ze szczurów na samców, na mężczyzn. No tak samo przecież sperma jest produkowana na bieżąco i plemniki. Co z tego, że to było zapłodnienie in vitro? Co ono jakieś gorsze, inne? Czemu tutaj są wątpliwości? Wątpliwości są takie, no, że jednak chociaż łączy nas pewne podobieństwo, tak, duży zakres wspólnych genów, no to jednak różne procesy rozwojowe są różne, tak, czy różnie przebiegają. Chociażby proces kształtowania, dojrzewania środkowego układu nerwowego u gryzoni i u ludzi. Czyli taka prosta ekstrapolacja nie jest tutaj możliwa. A poza wszystkim, no to nie ma takich badań na ludziach, a ja jestem naukowcem i jak ktoś mi mówi, że jest dziedziczenie traumy u ludzi za pomocą mechanizmów epigenetycznych, to ja mówię, proszę bardzo pokazać mi dowody. Takich dowodów nie ma. A owszem, możemy myśleć o tym, że takie mechanizmy mogą istnieć, ale jak do tej pory nikt takich mechanizmów u ludzi nie pokazał. Nie ma dowodów na dziedziczenie epigenetyczne czynników środowiskowych związanych na przykład ze stresem czy traumą u ludzi. Mamy tylko i wyłącznie pewne dowody pośrednie, coś co może sugerować takie efekty, i to w dużej mierze pochodzące właśnie z badań w takiej linii matczynej. Nie ma takich badań dotyczących ojców. Jeśli chodzi o matki i to twierdzenie o dziedziczenie traumy, to wydaje mi się, że ono nawet idzie w tych popularnych ujęciach trochę dalej niż sam moment, czy też okres bycia w ciąży. Ja widziałam nawet takie interpretacje, że coś się wydarzyło w młodości danej babki i ta kobieta, wtedy jeszcze niczyja babka, tylko po prostu osoba, dopiero za jakiś czas była w ciąży ze swoją córką, ta córka potem była w ciąży z wnuczką tej pierwszej i na przykład w tej wnuczce się coś miało ujawnić, co się wydarzyło w życiu tejże naszej babki w momencie, kiedy ona jeszcze nie miała żadnych dzieci. Czy tutaj w ogóle można złapać jakiś biologiczny łącznik? Czy to jest już zupełna bzdura i nawet nie ma co szukać dowodów na takie coś, bo po prostu nie ma takiej możliwości biologicznej? Nie mogę kategorycznie powiedzieć, że nie ma takiej możliwości biologicznej, tak? Nauka nie ma informacji na ten temat, żeby taka możliwość biologiczna istniała. Jeżeli ktoś kategorycznie stwierdza, że tak się dzieje, to nie ma na to żadnych dowodów. To jest jego czysta fantazja. Ja mam wrażenie, że to jest takie
wskrzeszenie idei hellingerowskiej. Nie wiem, czy kojarzysz te ustawienia hellingerowskie. To było jakieś straszne bzdury, o ile pamiętam. No właśnie, no ale to tak pachnie właśnie takimi ustawieniami hellingerowskimi, czyli że nie wiem, jakieś tam traumy naszych przodków odtwarzają się w kolejnych pokoleniach. To jest takie właśnie myślenie hellingerowskie, tak? Znaczy, ja nie mogę wykluczyć, że taki mechanizm biologiczny mógłby istnieć, tylko mówię o tym, że po pierwsze nie ma na to dowodów, a po drugie, nawet gdyby taki mechanizm biologiczny w linii matczynej istniał, to on, czy jego efekty takiego czynnika mogłyby być wielokrotnie zmodyfikowane w najróżniejszy sposób, czy na poziomie biologicznym, czy na poziomie społecznym, tak? Bo jakby nie rozmawiamy cały czas o, jakby nie powiedzieliśmy jeszcze o tym mechanizmie społecznym, tak? Który tutaj w przypadku tej linii matczynej jest sugerowany raczej, tak? Czyli że to, co obserwujemy jako dziedziczenie traumy tak zwanej w linii matczynej, czyli pomiędzy jakby matkami i ich dziećmi, byłoby tak naprawdę efektem pewnej interakcji społecznej pomiędzy matką a dzieckiem. Tak? Czyli to, w jaki sposób matka wchodzi w interakcję z dzieckiem, modyfikuje jego epigenom, czy mogłoby modyfikować jego epigenom, podobny sposób, jak to widzielibyśmy w epigenomie matki. Oczywiście tutaj jest takie założenie, że no to matki tak głównie tutaj jakby kształtują to środowisko społeczne, co oczywiście nie do końca jest prawdą, tak? I to zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Ojcowie również w pewien sposób kształtują środowisko społeczne swoich potomków i te efekty, o których mówię, no również z linii ojcowskiej by mogły pochodzić. Znaczy, mogą sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli ja mam problem tak naprawdę z takim klarownym opowiadaniem tego, choć, że tak powiem, wydaje mi się, że dużo wiem na ten temat, no to nie jest to jednak prosta sprawa taka, która łatwo by się tak dała takim prostym, jednym mechanizmem ślicznym wytłumaczyć. Ja rozumiem te wysiłki, żeby było prosto i też siedzę tutaj, słucham Cię bardzo uważnie i głowa mi pracuje. Nie jest to łatwe, to wymagający odcinek dla wszystkich, myślę. Tak, zostańcie z nami, słuchacze i słuchaczki. Chciałabym Cię zapytać o ten okres ciąży, bo czy tutaj też nie ma żadnego wpływu, że na przykład matka będąc w ciąży doświadcza głodu, niedożywienia? Czy to nie ma wpływu na to, w jaki sposób będzie w przyszłości funkcjonowało jej dziecko? Oczywiście, że ma, tak? To stres doświadczany przez matki w okresie ciąży wpływa na cechy funkcjonowanie psychiczne dziecka i to pokazują różne badania. Tylko, że to nie jest mechanizm dziedziczenia epigenetycznego, bo tutaj jest proste oddziaływanie hormonów tak zwanych stresu w środowisku prenatalnym na kształtujący się mózg dziecka. I to jest jeden z takich czynników, które mogłyby modyfikować potencjalne dziedziczenie tak zwanej traumy poprzez mechanizmy epigenetyczne w linii matczynej. Tak? No bo wyobraźmy sobie, że mamy jakąś matkę, która doświadczyła traumy, i ta trauma w jakiś sposób zmodyfikowała jej komórki jajowe. Potem ta kobieta jest w ciąży, ale cały czas doznaje skutków tej traumy. No i moglibyśmy zakładać, że nie wiem, jakaś część, że jakaś coś się, że tak powiem, odziedziczyło w takim sensie tych znaczników epigenetycznych. Coś zostało przekazane na to dziecko tą drogą właśnie dziedziczenia. Ale jest przecież to, co ta matka przeżywa, będąc w ciąży i cały czas doświadczając skutków traumy. To, jak funkcjonuje jej chociażby układ neuroendokrynny, tak jak funkcjonuje oś podwzgórze przysadka nadnercze, jak wytwarzane są hormony stresu, no wpływa na to, co się dzieje z kształtującym się płodem. Wprawdzie mamy mechanizmy, które ochraniają płód przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, prawda? Jest łożysko, które buforuje
efekty wpływu glukokortykoidów, czyli tych hormonów stresu matki. W łożysku jest taki specyficzny enzym, nie wiem, czy rzucić nazwą, dehydrogenaza hydroksysteroidowa. A powiedz to przy okazji, jak długo uczysz się nazw takich enzymów? Jakieś mnemotechniki, takie rzeczy? Nie, ja będę tutaj, jestem bardzo sprytny i zawynotowałem sobie tą nazwę. Ja nie jestem taki mądry, na jakiego tutaj wychodzę. Ja sobie po prostu przygotowałem się do tej rozmowy, wynotowałem tą nazwę. To jest dehydrogenaza, dokładnie 11 beta-hydroksysteroidowa. To jest taki enzym, który funkcjonuje w łożysku i rozkłada nadmiar glukokortykoidów, które napływają z krwiobiegu matki. Tak? Czy to jest taki enzym, który przekształca kortyzol w nieaktywną pochodną. Tak? Ale ten enzym, również jakby gen produkujący ten enzym, również może być modyfikowany w łożysku przez to, co się dzieje z matką. I ekspresja tego enzymu może być na przykład obniżona poprzez to, jak dużo stresu matka doświadcza, a jak ekspresja tego genu będzie obniżona, no to mniej będzie on funkcjonalny, mniej będzie rozkładał tego kortyzolu płynącego z matki, więcej tego kortyzolu będzie wpływać na rozwijający się płód. A to wszystko może przykryć te ewentualne efekty związane z dziedziczeniem epigenetycznym. A to jest jakby tylko sam początek, tak? To jest tylko środowisko prenatalne. A potem jest jeszcze, tak jak powiedziałem, efekty porodu w różny sposób. Tak? To też ma znaczenie. Pierwsze tygodnie, miesiące życia, również kolejne mechanizmy biologiczne, które również to mogą modyfikować. To jest jakby tak skomplikowana układanka, złożona zarówno z czynników społecznych, środowiskowych, psychologicznych, mechanizmów biologicznych, no jeszcze raz powtórzmy, że tego no, nie da się sprowadzić do jakiegoś prostego takiego dziedziczenia za pomocą właśnie wskaźników, markerów epigenetycznych. Ale ten pomysł, że dziedziczymy to, co doświadczamy w ciągu życia, no to nie jest nowy pomysł. To nawet bym powiedziała, jest starszy pomysł niż pomysł Darwina. To są takie, tak bym powiedział, że to są takie, często się mówi, że to jest taka zemsta Lamarka za grobu, tak? To przed Darwinem był taki właśnie myśliciel, zwolennik ewolucji, ale troszeczkę w inny sposób rozumiany. I no tutaj ten mechanizm, no powiedzmy, że przypomina to, co Lamarck proponował, tak, w tych swoich poglądach. Ale to nie jest jakby pełne odzwierciedlenie tego, co on tam proponował. Powiedzmy, że jest to pewna modyfikacja, tak, tych jego. Myślę, że pewnie by się ucieszył, tak, że w jakiś sposób to jego przewidywania się sprawdziły, no ale to nie do końca tak działa, jak on sobie tam wyobraża. To spróbujmy podsumować całe to zamieszanie z dziedziczeniem traumy. Bo to jest jakiś efekt czego właśnie? Nadinterpretacji ze strony naukowców, czy dziennikarzy, czy o co tutaj chodzi? Jakbyś to tak właśnie podsumował. Rachel Yehuda, która jest uznaną badaczką ocaleńców z Holokaustu i ich potomków, która jest współautorką takiego badania, które mogłoby sugerować dziedziczenie epigenetyczne właśnie u potomków ocaleńców z Holokaustu, napisała taki tekst, w którym właśnie podsumowała ten publiczny odbiór jej badań i jakby stwierdza w tym tekście, że no bez winy nie są i naukowcy, którzy się tym zajmują, ale też bez winy nie są dziennikarze, którzy to omawiają. Ja myślę, że to jest tak, że no w takim dzisiejszym rozbieganym świecie każda taka idea, która jest niecodzienna i chwytliwa, no bardzo szybko się rozprzestrzenia, tak? I w trakcie tego rozprzestrzeniania tak naprawdę no, czynione są różne, bym powiedział, nadinterpretacje istniejących rezultatów badań. Nie chcę mówić o tym, że tutaj wchodzą w grę czynniki marketingowe, ale to aż samo się ciśnie na usta, tak? No, to również można sprzedać w pewien dobrze opakowany sposób. Ja już widziałem
terapie epigenetyczne. Na polskim rynku również. Znaczy terapia epigenetyczna, czyli pewien sposób oddziaływań psychologicznych, który miałby wymazać efekty epigenetycznego dziedziczenia traum swoich przodków. To jest oczywistą bzdurą, bo ani takich efektów nie wykazano u ludzi, ani nie ma żadnych form terapii, które mogłyby takie dziedziczenie epigenetyczne zmienić, wymazać. Więc takie jest moje podsumowanie. Tak, tu jest bardzo dużo nadinterpretacji faktów z różnych badań naukowych. Naprawdę można się w tym wszystkim pogubić. Tym bardziej dziękuję takim przewodnikom jak ty, doktor habilitowany Wojciech Dragan, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!